pikę i wykorzystuje to całe zamieszanie. Teraz świetnie, Krzysztof Kasprzak, ależ to była akcja. Oni sobie, ależ Kasprzak jedzie, fatalna historia. Wbił się, nie zdążył zeskoczyć z motocykla. Wbił się tam głową w takie złe. Biegną tam mechanicy, widzę Dominik najszybszy, ale i doktor Gryczka, który tutaj zajmował się od najmłodszych lat, już wołany jest ambulans. Patrzmy, co dzieje się z Krzysztofem, który tutaj był napędzony strasznie, a tutaj, no właśnie, wjechał w kolejne, tutaj uderzył plecami bardzo mocno. Całe szczęście, że w te dmuchane poduchy pociągnęło go. No nie wiem, Piotr, nie chciałbym tutaj przywoływać jakichś historii, których ty byłeś bezpośrednim świadkiem na stadionie we Wrocławiu sprzed 2 lat, ale tutaj troszeczkę ta historia rynna, zamknięty gaz, pociągnięty motocykl, przetarcie po kole i lot prosto, całe szczęście, że tym razem w poduchy. No niestety Krzysiek nie zdążył tutaj zeskoczyć i można powiedzieć, że też uderzył ciałem i jeszcze ten motocykl w Krzyśka uderzył. Oczywiście z takiego wypadku bardzo, ale to bardzo trudno panować. Natomiast niedobrze, że wjechał w tą kolejkę, która go pociągnęła i uderzył w drugi motocykl. Teraz już mamy potwierdzenie tego, że Krzysztof z pewnością miał...